biało, czerwoć! Pusta, biało, czerwoć! Czyli jak koniec marzeń? Tak, koniec. Jaki to był w ogóle mecz? Smutny bardzo. Smutny, ale dalej wierzymy w Polskę i po prostu czy wygrywasz, czy nie, zawsze w sercu my mi jest Polska! Polska! Czerwoni! Polska! Biało, czerwoni! Bardzo dobry mecz. Mimo, że żałujemy, że Polacy nie przeszli. No, ale atmosfera, szkoda tych akcji. Atmosfera na strefie zajebista, naprawdę świetnie. Mieliśmy dużo sytuacji, ale niestety się nie udało. Co się stało, że nie daliśmy rady? Jak myślicie, z waszej perspektywy? No na początku nieskuteczność, a potem już byliśmy zmęczeni. A ten deszcz i ta burza? Nic nie przeszkadza. No teraz Warszawa płacze. Polska! Biało-czerwoni! Polska! Biało-czerwoni! Nic się nie stało, jest okej. Nic się nie stało, my się świetnie bawiłyśmy i kochamy Oceanę, więc... Czego naszym dzisiaj zabrakło? Zabrakło jaj, taka jest smutna prawda. Nie, im nigdy niczego nie brakuje. Pewnie szczęścia. No trochę tak, no trochę za mało cisnęli nam. Za słabi jesteśmy na taką imprezę. O nie, jesteśmy super. Nie, wcale nie jesteśmy za słabi, nasi piłkarze są super moim zdaniem. Kochani! Całkowity przypadek przy tej bramce był, proszę pani. Nic się nie stało. Dobrze było. Nie było dobrze. Ja myślę, że dobrze było. I tak pięknie zagrali te dwa mecze. Tak. Najważniejsi są po prostu kibice. Najważniejszy jest Robert Lewandowski. A myślicie, że we Wrocławiu kibice dali radę, czy za mały był doping? Jak z waszej perspektywy? Bardzo dobry, bardzo dobry. Chociaż w Warszawie byłby lepszy, ale w sobie też był dobry. Tak, ja myślę, mogli troszkę lepiej, ale było dobrze. Było dobrze. I wierzymy ciągle w naszych. Może za 4 lata się uda. Oczywiście, tak. Tak. Będzie finał. Polska mistrzem Polski. Drużyna czeska pokazała też swoje szeregi, gdzie jest najwyżej. Czy się zaskoczyli dzisiaj? Troszkę tak. Ale Polacy co, nie dali rady, myślisz, fizycznie, czy po prostu ta presja, że musimy wygrać, jakoś ich zablokowała? Jedno i drugie. No, Polska zawsze walczy w pierwszej połowie, to już było pokazane w Grecji, z Grecją mecz, ale chłopaki, chwała za to, ale jest trochę, dużo osób wierzyło jednak w reprezentację i jest troszkę smutna mina na koniec. Czego ci dzisiaj najbardziej zabrakło w polskiej drużynie? Oprócz bramki oczywiście. Czego? Ja bym więcej zrobił zmian. Jednak zmiany to są zmiany. Smuda, tak, świeżość. Smuda jednak trzyma tych swoich zawodników, a ja bym postawił na innych. Bo jest kadra bardzo duża i zawodnicy są dobrzy też. Ale generalnie rozumiem, że kibicem nie przestajesz być i nadal wierzysz w Polskę. No oczywiście, gdzie Polska, tam ja.